No małą wzmianką Wisłoce-Dębica, bardzo dobra runda w wykonaniu podopiecznych twego szwagra Dariusza Kantora. Szóste miejsce w tabeli, no po pierwszej rundzie chyba mało kto by się spodziewał, że taki wynik uda im się wykręcić, a mimo wszystko spłatali figla swoim przeciwnikom, no i udało im się to miejscu osiągnąć całkiem zasłużenie, to trzeba sobie szczerze powiedzieć. Miałeś okazję śledzić jakiś z meczów, bądź po prostu zerkać na wyniki? No na pewno... Z, z przyczyn rodzinnych muszę śledzić wyniki, i, i, no i szwagier jest tutaj trenerem, więc, więc gdzieś tam wiem, co się dzieje, i, i też gdzieś tam muszę to kontrolować. Eee... No widziałem właśnie ostatnio ten, znaczy ogólnie meczów, jako tak meczów, no to czasami gdzieś oglądane, bo są te relacje live, ale też zazwyczaj mam swój mecz albo jakiś trening, więc to jest ciężkie do, do ogarnięcia. No ale na pewno zawsze wyniki wyniki sprawdzam. No i tyle. no Jestem na bieżąco i, i, i myślę, że, no, że jest tu tak naprawdę robiony. Wynik ponad stan i pod to, co się dzieje w klubie, jak, jakby jakie tu są możliwości w klubie ze względu tam na finanse i, i różne takie inne rzeczy, więc yy, więc naprawdę zrobili, zrobili, bardzo fajny wynik, ja mam nadzieję, że jeszcze wygrają ten puchar ze Stalową i, i, i gdzieś to pójdzie do przodu bo myślę, że, no, że w Nebicy brakuje trochę futbolu trochę na takim wyższym poziomie, nie mówię tutaj o Ekstraklasie, ale niech to będzie pierwsza czy druga liga bo myślę, że że dużo kibiców by tutaj przychodziło na te mecze no, bo kibicach widać już nawet teraz, jak zostały puszczone te stadiony, no to sporo czy to na wyjazdy, czy to tutaj przychodzi właśnie na parkową. Wspomniałeś o problemach finansowych, to nie jest tajemnica. No, to chyba od momentu, jak ty odszedłeś z klubu do Stali Mielec, to raczej na tym stadionie niewiele się zmieniło od tego czasu. Chyba jedyną rzeczą, która się zmieniła tutaj, to jest tam ten daszek nad tą trybuną eee... VIP. <śled> Nie wiem, jak ją nazwać. To jest tak, to jest chyba tylko ten trybuna daszek, prasowa. trybuna prasowa, no i się zmieniają banery sponsorów co raz na jakiś czas. czas i... Banerach, tak, i teraz się... ja wiszę na banerach, tak. No a tak to no, nic się nie zmieniło. No, zmieniło się jeszcze na boisko, bo nie miałem przyjemności trenować na tym boisku. No ale tu jako, jako stadion no, to jest no, w średnim stanie, żeby, żeby tutaj nikogo nie, nie obrazić i myślę, że, że przydałoby się tutaj odremontować, bo... Bo już nawet po tych trzecich ligach, jak się jeździ i widzę jakieś zdjęcia tam z wyjazdów e, Wisłoki, no to, to te stadiony wyglądają dużo lepiej. I, no i na pewno też te szatnie chyba wyglądają lepiej, no bo tutaj to takie małe klitki, że tak powiem. I, e, no i czasami to chyba aż, aż wstyd kogoś przyjąć tutaj, bo, e, bo jak tam czasami wchodzę, no to no to nie jest to Nie jest to herem, że tak powiem. E, no, ale co? No, najważniejsze jest to, że, że są tu ludzie, którzy gdzieś tam pchają ten klub do przodu i, i, i z mega pasją go, go tutaj tworzą. Bo myślę, że bez z tych ludzi, którzy tutaj są, no to, no to Wisłoki by już dawno nie było. No i oczywiście bez kibiców, bo też jest masa, masa kibiców nie tylko tutaj, tylko gdzieś w Chicago, w, na Wyspach, więc, no więc to jest siłą tutaj Wisłoki. No właśnie, wspominałeś o tych kibicach, którzy cały czas wspierają klub. No warto wspomnieć o tych licytacjach, które są cały czas prowadzone na fanpage'u, czy to na jakichś innych tego typu stronach. Faktycznie, no chyba bez kibiców, bez tej pomocy fanów, ten klub by po prostu nie istniał, no bo nie ma co ukrywać, że sytuacja finansowa nie jest jakaś dobra, wynik jest e, solidny. Tak jak na taki klub szóste miejsce w tabeli, też twoja chyba w tym duża zasługa. No bo jednak co chwilę widać, że gdzieś tam się udzielasz, gdzieś tam jakaś koszulka na aukcji, czy coś tego, coś tego typu rzeczy idzie. Więc ta pomoc Dębicza. Jest dość spora. Czy to Mateusz Borek, który przecież też jest z Dębicy, często się udziela. No, widać, że chyba ludzie, którzy są wokół tego klubu, są z nim mocno zżyci, czego na przykład w innych drużynach nie widać. No tak, myślę, że no gdyby nie, nie kibice, gdyby nie my, w sensie. Tak? <grytanie> Gdyby nie my, gdyby nie kibice, gdyby nie, no nie my, było też jestem tutaj kibicem, no to myślę, że, że byłoby, byłoby ciężko i jakby nie rozumiem też tych wielkich firm, które gdzieś tutaj są dookoła i że żadna nie chce gdzieś tutaj wejść w ten projekt, bo no myślę też, że, <laughs> przepraszam, że to jest też wizerunek Wisłok jest trochę nadszarpnięty przez te rzeczy, które się działy gdzieś tam w historii. I, i, i gdzieś yy, może teraz to ciężko jest odbudować, no ale wiem jak to wygląda od środka. Wiem, że, że ci ludzie tutaj zostawiają całe swoje serce i, i nikt tutaj nikogo nie, nie chce oszukać, więc no ja mam nadzieję, że jakiś taki naprawdę konkretny sponsor by wszedł tutaj Wisłokę, bo, no bo to jest naprawdę fajny potencjał. Mówię nie od razu gdzieś tam na Ekstra Klasę, ale żeby po prostu ten, ten klub normalnie funkcjonował, gdzieś się piał do góry, bo no, bo mówiąc obiektywnie, to jest wstyd, żeby, żeby kibice musieli dawać rzeczy na, 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 na klub, i, i to, jest, to jest super, ale, no ale z drugiej strony no to, to jest takie już no dziwne. No. Więc no ja mam nadzieję, że to kiedyś wróci do takiej normy i te rzeczy, które się daje na licytację, będą szły gdzieś tam na jakieś cele charytatywne albo jakieś inne poboczne rzeczy, a nie na to, żeby po prostu klub przetrwał. Tego tak oczywiście życzę Tobie, jak i wszystkim kibicom Wisłoki, no bo naprawdę jest tu potencjał na duży klub, co pokazują obecne wyniki. Ja wracając do trenera Kantora, to jakieś nowinki techniczne z Holandii zostają wprowadzone powoli w Wisłocie, czy jednak trener nie, pod, nie podpytuje Ciebie o to, co się dzieje w innym kraju? Trener Kantor był kiedyś u mnie we Włoszech i się zakochał w systemie 3-5-2, dlatego Wisłoka teraz gra 3 i 2 i, i od ta, cała, cała historia, dlaczego Wisłoka gra 3-5-2, był kiedyś właśnie w Udine i, i obserwował e, treningi. Wtedy trenerem był Oddo. E, więc tak, no, jakieś tam czasami jak się spotykamy, to coś tam o piłce porozmawiamy i e, no, to jest normalne. No. Ja jestem w tej branży, on jest w tej branży, więc Tata też uwielbia, uwielbia piłkę, więc no, u nas jest zazwyczaj, e, zazwyczaj tylko piłka. Aczkolwiek ja takim maniakiem jak, jak szwagier nie jestem, on to jest zakręcony w piłce i no ale to dobrze, dla, dla Wysoki to dobrze, no bo, no bo myślę, że zna każdego zawodnika, który gra w trzeciej lidze i jeszcze ojców tych zawodników i synów tych zawodników i całą ich w ogóle. Tak, i dziewczyny, to nie. dziewczyny to nie, mam nadzieję, że nie, ale no, ale tak, no jest, jest zakręcony w tym i no ja by szła jak najlepiej. Rywale próbowali rozgryźć dwa lata tę te technikę, właśnie Wisłoki trzeba grają 3-5-2, nam wyjaśniłeś to w 30 sekund, także szybko poszło, ale on był na boisku napastnikiem, ty jesteś obrońcą, mieliście kiedyś jakieś pojedynki 1 na 1, myślisz, że udałoby mu się Ciebie przejść, bo jeszcze z tego co podpatrywałem jest całkiem niezłym snajperem w okręgówce dębickiej chyba. Kamieniarz Golemki chyba to duży nasień, ale mogę się mylić. Tak, tak, Kamieniarz Golemki, w niedzielę tam jeździ, gra. Eee, graliśmy kiedyś na Orliku, on bardzo dobry zawodnik. Naprawdę, naprawdę. Myślę, myślę, że mógłby. Znaczy teraz to już chyba nie, było, ale jak zaczynał trenerkę, to myślę, że jeszcze mógł spróbować gdzieś tam wyżej, bo naprawdę warunki miał bardzo dobre i myślę, jestem w stanie zaryzykować to stwierdzenie, że gdyby grał teraz w trzeciej w Wisoce, to powyżej 10 bramek by strzelił. Odważna teza. Być może ten zdecyduje się na wznowienie kariery. Zobaczymy. A taki Damian Łanucha śmigałby na takim skrzy... na ta... w takim środku w Lidze Holenderskiej, bo widać, że forma w tym sezonie jest. Double double zaliczone. 10 asyst, chyba 12 bramek, albo odwrotnie. Także całkiem nieźle. Oglądałeś te rzuty wolne, które mu raz po raz tutaj wpadały na parkowej. Ostatnio właśnie widziałem tutaj bramkę, jak się tak zakręcił i strzelił po długim. Moim zdaniem no to jest najlepszy zawodnik w i to nie jest zawodnik na trzecią ligę, obiektywnie mówiąc, jak czasami widzę właśnie mecze i jego zachowania, no to, no to widać, że, że gdzieś wyżej był, wyżej grał i wydaje mi się, że jeszcze by sobie poradził gdzieś wyżej, ale mam nadzieję, że zostanie w Wisłoce. <śleski> Tylko w drugiej lidze ewentualnie, jakby się udało awansować. Mógłbyś nam zdradzić, jeszcze jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z piłką. Dlaczego Wisłoka, jak to wszystko się zaczęło? Wiem, że wspominałeś o tym. W innych rozmowach, ale dla naszych widzów, byś mógł to przypomnieć. Kiedy w ogóle zacząłeś? Dlaczego trafiłeś do Wisłoki nie do Iglopolu? i jak to później wszystko się potoczyło? No ja mieszkam tutaj za za parkiem, więc miałem tak naprawdę 5 minut, po prostu sobie zbiegałem z górki i, i, i byłem na stadionie mieszkałem na Matejki, czyli na takim bardzo kibicowskim osiedlu, więc gdybym tam zaczął kibicować e, tej drugiej stronie, no to wydaje mi się, że, że mogłoby się to źle dla mnie skończyć. E, no więc to jest po prostu takie naturalne, tam gdzieś gdzieś tam, tam gdzie dorastasz, tam kibicujesz tej drużynie, która gdzieś tam gdzieś kibicują twoi koledzy, więc, więc e, więc taka była gdzieś moja droga. Czemu tutaj czemu piłka nożna w ogóle? No to tata mnie tym zaraził. Tata też grał w piłkę e, też w Wisłoce. Tam jakieś występy miał w, w drugiej lidze, więc e, no taki rodzinny biznes, że tak powiem i. E, no i to jest tak pchane z pokolenia na pokolenie. Trochę zwiedziłeś świata piłkarskiego, no może bardziej Europy. Piłkarskich były Włochy, była Hiszpania, teraz jest Holandia, jeszcze Polska. Jakbyś miał wybrać taką, tak po jednej rzeczy, z każdego tego kraju, którą wyniosłeś, to co by to po kolei było? Ale chodzi Ci o piłkarskie rzeczy, czy nie piłkarskie? Nie, czy nie, mam nadzieję, że tam nie wynosiłeś. Eee... Piłkarskie, może też kulturowe. O, kulturowe. Kulturowe? Języku, bo to się nie liczy, bo to no to wie? języki, no to na pewno. Eee, pizza z Włoch. Nie, ogólnie, ogólnie, jedzenie włoskie to jest to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Oczywiście polskie też bardzo lubię, ale, ale to włoskie jest naprawdę super. Eee, najpierw powiem te kulturowe, może później piłkarskie. Żebym żeby nie mieszał, że to pizza, a tu nagle posiadanie piłki. Eee, no Hiszpania, taki po prostu styl bycia, taki luz do wszystkiego i, i podejście do życia, bardzo, bardzo pozytywne. Eee, z Polski to bym wziął śląską gudkę. Ze Śląska Mi się mega podoba śląska gódka eee, Tomasz Loska Tomasz Loska, tak eee, Co jeszcze? Holandia W Holandii jestem jeszcze tak za krótko, żeby coś stwierdzić Na pewno jedzenia bym nie wziął do siebie Może taki... To A to to na pewno To tak, tak To infrastrukturę od nich, jeśli chodzi o rowery i, i to Ile oni tymi rowerami jeżdżą, no to na pewno jest imponujące. A jeśli chodzi o, o piłkę, no to na pewno mm, Włochy ukształtowały mnie taktycznie. Jeśli chodzi o grę w defensywie, bo to jest tam naprawdę na, już podchodzi pod jakąś chorobę, żeby te, tą taktykę tyle, tyle robić. Z tego co wiem, no to teraz też zależy od, od trenerów, można trafić na takiego, który robi mniej, taki, który więcej, ale jak ja byłem, no to zazwyczaj trafiałem na takich, którzy tylko tą taktykę robili. Jeśli chodzi o Hiszpanię, no to ta gra z piłką przy nodze, bo u nich, przynajmniej u tych trenerów, w których ja byłem, no to ta taktyka w defensywie była mało ważna, a to, co się robiło z piłką, to, to było najważniejsze i chyba to zobaczymy w najbliższym meczu z Polską. Od Holendrów to chyba taką bezczelność, bo czy oni mają 14 lat, czy ktoś ma 36 lat, to po prostu są bezczelni i tacy pewni siebie i, i, i wychodzą na boisko, i ty nie widzisz, czy on ma rozegrane 300 meczów, czy, ma, czy dopiero zaczyna. On bierze piłkę i po prostu, po prostu z nią jedzie. E, I co? I chyba tyle, Jeśli chodzi o no. Holandię. A Polska, tak byś miał porównać te dwa kraje pod względem takim, może nie tyle piłkarskim, co po prostu miłością do piłki, to gdzie bardziej kibice żyją dnie meczowym i ogólnie piłką? W Polsce czy w Holandii? No bo tam też jednak sporo tych osób chodzi na te mecze, ale chyba jeśli chodzi o ilość lig, to jest zdecydowanie mniej niż w Polsce. Yy, no też są mniejszym krajem, mniej jest ludzi, ale no ja mieszkam w Jakbym jakby miał porównywać powiedzmy Feyenoord, a górnik, no to te, miałbym jakiś tam dylemat. Ale jeśli miał porównać Renway na górnik, no to bardziej żyją tym w górniku. Chociaż więcej ludzi na stadiony chodzi tam. Nie wiem skąd to się wzięło, może u nas jest właśnie taki głupi stereotyp, że na stadionach to jest niebezpiecznie i, i, i nie, lepiej nie chodzić. Tam po prostu sobie idą całe rodziny na stadion i, i oglądają. Ale nie są chyba aż tak fanatyczni, jeśli chodzi o Wayne, ale na przykład no dużo więcej ludzi mnie tam rozpoznaje, w mieście. Chyba też ze względu na to, że po prostu miasto ma tam 25 tysięcy ludzi, a stadion ma 27, więc, więc może ze względu na to. Na koniec chciałem się zapytać o Akademię Wisłoki, no bo ta się prężnie rozwija. Jesteśmy w... Kilka godzin w zasadzie, kilkadziesiąt minut w zasadzie przed derbowym pojedynkiem juniorów Wisłoki z Iglopolem. Ty nawet tutaj jesteś na banerach Akademii tej Wisłoki. Myślisz, że za kilka lat możemy być świadkami kolejnych zawodników, którzy właśnie z dębicy wyjdą na piłkarski świat, jak ty to zrobiłeś? No bo nie ma co ukrywać, że w porównaniu do tego klubu, który tutaj jest, czyli trzecioligowego, który jednak te problemy finansowe ma, no to te dzieci faktycznie tutaj przychodzą i jest to zainteresowanie piłką. Na pewno, gdy tak popatrzysz nawet po pierwszej reprezentacji, to nie ma bardzo dużo zawodników, którzy gdzieś od razu są, gdzieś w legii, w lechu, w Wiśle, w górniku, czy w jakichś takich naprawdę prężnych akademiach, tylko, tylko zazwyczaj to są zawodnicy, którzy zaczynali właśnie w takich Wisłokach i, i gdzieś tam po czwartych ligach, piątych ligach, trzecich ligach dopiero później, gdzieś tam w wieku 15-16 lat gdzieś wtedy szli do tych większych klubów. No ale ja jestem przekonany, że czy tutaj z Wisłoki, wiem, że nie powinienem tego mówić, ale czy nawet z, z Iglopolu e, będzie ktoś i, i, i ja mam tylko nadzieję, bo no by jak najwięcej nas było tutaj z Dębicy. E, no teraz jestem ja i, i, i Artur, Jędrzejczyk, i e, chyba, że o kimś zapomniałem. ale nie, nie, chodzi... no tak, tak. No ale tak mniej więcej co 5-8 lat jest ktoś, gdzie tam... W, w, wypływa do ekstraklasy przynajmniej, więc ja mam nadzieję i jestem przekonany, że, że zaraz tutaj się ktoś pojawi. W weekend starcie Lewart Lubartów, Wisłoka Dębica, szybkie typowanie, jak Paweł Bochniewicz obstawia ostatni mecz pomiędzy właśnie drużyną z Lubartowa, a ekipą z Dębica o, i od razu już ten finał Pucharu Polski, o, o którym wspomniałeś przed chwilą, możesz wytypować. No. Właśnie miałem powiedzieć, że ten ostatni ligowy mecz to, to może być nawet i 2-0 dla nich, ale ten ten ze Stalową Wolą niech będzie, gramy tam, nie? Nawet nie wiem. To mi się wydaje, że tam chyba jest mecz. Chyba tak, to no, sprawdzimy. To niech będzie 0,3, w sensie wygrywamy 0-3. Bardzo dobrze, tego, tego oczywiście życzymy, ale Stalowej Woli też życzymy oczywiście wszystkiego dobrego. Wy musicie. Wy musicie. No właśnie, my musimy. Także Paweł Puchniewicz był naszym gościem, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.